To akronim od szybki, lekki, innowacyjny pociąg regionalny. I właśnie z tym flirtem dzisiaj będziemy mieli okazję się zapoznać i spędzić trochę czasu. Nazywam się Daniel Złotkowski, jestem maszynistą instruktorem i dziś opowiem Wam o technicznej stronie pojazdu Stadler Flirt. Czteroczłonowy elektryczny zespół trakcyjny mający 75 metrów dzielimy na wagony A, B, C, D. Kabiny sterownicze wraz z wózkami napędowymi występują na wagonach odpowiednio A i B, a dopiero w środku, w odróżnieniu od innych pojazdów, mamy wagony C i D. Pojazd posiada 5 wózków, z czego 2 wózki to wózki napędne, posiadające po 2 silniki trakcyjne każdy, oraz wózki Jacobsa, łączące wagony toczne między sobą, oraz wózki Jacobsa, łączące wagon napędny z wagonem tocznym. ER75, bo tak nazwany i zarejestrowany jest dzisiaj omawiany pojazd, był powiewem zupełnej nowoczesności na polskiej kolei w tamtych czasach. Klimatyzacja, wygodne, komfortowe fotele, nowoczesne stopnie usprężynowania i prędkość konstrukcyjna 160 na godzinę to były elementy, których żaden przewoźnik regionalny w tamtych latach nie mógł zaoferować. Flirt pierwszej generacji ma 183 miejsca siedzące, ale jeśli dodamy do tego miejsca uchylne, wówczas tych miejsc będzie 212. Pierwsza generacja Flirta to nie tylko duży komfort dla pasażerów, jedna z najwyższych niezawodności, ale także ogromna przyjemność z jazdy dla maszynistów. Zapraszam Was do kabiny. To urządzenie odpowiada za system informacji pasażerskiej. Wpisujemy relację pociągu, zatwierdzamy ją i następnie potwierdzamy, że dany pociąg może pojechać tam, gdzie najczęściej go możecie spotkać, czyli do Siedlec. System informacji pasażerskiej, który uruchamialiśmy w kabinie, wpisując odpowiedni numer, jawi się naszym podróżnym jako taka lista kolejno występujących po sobie przystanków. Kolejne urządzenie to radiotelefon typu Koliber, dzięki któremu zachowujemy stałą łączność z dyżurnym ruchu, a także z innymi pojazdami na liniach kolejowych. Po prawej stronie mamy monitor monitoringu, który w pewnym sensie pełni też funkcję lusterek dla maszynisty, dzięki któremu możemy obserwować peron, a także utrzymywać cały czas kontakt z naszymi podróżnymi. Dalej mamy
kontrolki informujące nas o stanach awaryjnych oraz prędkościomierz wraz ze wskaźnikiem tempomatu. Poniżej mamy stany alarmowe, które mogą wystąpić, a jeszcze niżej kontrolki informujące nas o tym, które drzwi mają podane tak zwane uprawnienia, czyli zielone przyciski oraz sygnalizacja ich zamykania. Następnie mamy manometry informujące nas o stanie ciśnienia w cylindrach hamulcowych oraz w podstawowych przewodach głównych i zasilających. Następne bardzo ważne, istotne urządzenie to monitor diagnostyczny całego pojazdu. To tu znajduje się podstawowy system przekazu dla maszynisty od pojazdu. Dzięki temu monitorowi wiemy, co się dzieje z pojazdem, drzwiami, silnikami oraz całą aparaturą elektryczną. Dodatkowo możemy ustalać maksymalne wartości energii, temperatury na składzie dla naszych podróżnych lub uzyskiwać inne techniczne informacje, które często niezbędne są podczas pracy maszynisty. W dalszej części występują lampki i guziki kontrolne, służące m.in. do hamulca sprężynowego czy regulacji klimatyzacji. Tuż obok dłoni mamy nastawnik jazdy, za pomocą którego możemy zarówno zadawać moc na silniki trakcyjne, ale również wykonywać hamowanie, w tym przypadku elektrodynamiczne. Tu za pomocą tego kranu uruchamiamy hamulec pneumatyczny. Wycieraczka ze spryskiwaczem. Na kolei również pada, a pociągi muszą jeździć zarówno podczas deszczu, śniegu i mgły. No, przy mgle akurat wycieraczka nam nie pomoże. Ostatnim elementem jest mikrofon. To za jego pomocą przekazujemy komunikaty o wszelkich sytuacjach awaryjnych bądź nieplanowanych dla naszych podróżnych. Pojazd właśnie zjechał na cykliczny przegląd, by już za chwilę wyruszyć razem z pasażerami. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Pamiętajcie o łapkach, dzwoneczkach i wszystkich słupkach. Pozdrawiam.